W naszym miasteczku jest spokojnie i miło. Tylko czasami zdarzy się coś dziwnego i tajemniczego, co trudno wytłumaczyć. Na szczęście mamy swoich detektywów, pana Hip-Hipa i pana Hurę, którzy potrafią rozwiązać każdą zagadkę. Są odważni, silni, wysportowani, są mistrzami kamuflażu, świetnie zgrani, sprawiedliwi i znają się na sztuce. I wiecie co? Odnoszą wrażenie, że mnie lubią, szczególnie pan Hip-Hip. Mieszkam po sąsiedzku i mogą to wszystko obserwować, a czasami nawet namalować. Ach, te wasze zabawy w detektywów! Zagadkowe zniknięcie Coli. No i gdzie ta kukułka? Miała tu być. Mówiła, że to naprawdę ważne zlecenie. A, zanim się zjawi, dokończę moją krzyżówkę. Esio, kukułko, już cię tu nie ma. Zabieraj to swoje jajo. Radzę trzymać się od niej z daleka. Cały czas kombinuję, jak podrzucić innym swoje jajka. Kukułka jedna. Wydziwia. O, panowie detektywi, jak dobrze, że jesteście. Mam poważny problem. Właśnie widzimy. To nic. Zaginęła moja kolia! Kolia? Taki naszyjnik. Zrobiłam go ze sreberek po czekoladkach. Szykowałam się na przyjęcie do mojej znajomej, kiedy nagle... Patrzę! Puste gniazdo! No, nie mogłam przegapić takiej okazji. Nie było mnie minutkę. Rośli duży. A Coli już nie było. Żeby tak cudze rzeczy zabierać. Co za czasy. Au! Czy to nie pani pióro? Nie. Moje są szarawe. No to mamy trop. Halo? Że co się dzieje? Widelczyk, widelczyk. Co, właśnie dziś agencja nieczynna? Mój widelczyk, au! Dzwoniłam, zaraz będą. Długo mam jeszcze czekać? Cierpliwości. O, już idą. Detektywi, zginęły nasze rzeczy. Nie mogę znaleźć jednego widelczyka. Rozłożyłem je wszystkie, ale ledwie wyczyściłem jeden, zniknął bez śladu. A mnie mój złoty łańcuch. O, taki był. Może być rowerowy albo jubilerski. A temu co? Proszę, znajdźcie nasze rzeczy. Au! Nie mogę zasnąć, tyle myślę, gdzie się podział mój ulubiony złoty łańcuch. Spokojnie, mamy już trop. Spisałeś zeznania, Hura? Rowerowy albo jubilerski. Hura? Łańcuch, dzięki, Misiek. Łanicy uch. Hura! Tyle kradzieży naraz jeszcze nie mieliśmy. Myślisz, że to może być ten sam podejrzany? Niewykluczone. Hura? Co to było? Nie mam pojęcia. Zaraz się dowiemy. Zaraz powinien się pojawić. Jak już będzie pod klatką, puść linę. No.
Złe. Różowe są pyszne. Tak? A ja wolę te żółte. Za nią! Znaleźliśmy skradzione przedmioty, ale uciekła nam podejrzana. Złaś pan ze mnie? Co pan wyprawia? Zrzucił pan z gniazda moją kolekcję. Kolekcję? To przecież kolia kukułki. Czyja? Moja kolia! Mój srebrny widelczyk! Au! Ty mój złoty łańcuch! No to sprawa rozwiązana. Zakończenie na 5 liter. K-O-N-I-E-C-Y. Nie pasuje? To się tak nie może skończyć. Przecież była kradzież. O, że niby ja, sroka, jestem złodziejką? Wypraszam sobie. To przecież moja kolia. Jeszcze jej nie skończyłam badać. Moja? Ona jest moja. Moja? Moja? Ja ją badam. Sama się zbadaj. Moja? Nie, nie moja. Moja? Kolia kolią, ale mój widelczyk. I mój łańcuszek. Najpierw je zbadam. My jesteśmy tylko detektywami. Sprawę musi rozstrzygnąć sąd. W tym odcinku ja o moim ogonie opowiem państwu... Tak, 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 zgadliście. Właśnie o moim ogonie. Przerywamy program, by nadać wiadomość z ostatniej chwili. Dosłownie za kilka minut rozpocznie się rozprawa stulecia. Sroka kontra kukułka. Co? Chodź tu szybciutko. Sroka kontra kukułka. Rozprawa dziś pod dębem. Ha! Nareszcie się jej dostanie. Nie możemy jej tego darować. Lecimy. Dajesz, dajesz. W zasadzie jako detektyw nie powinienem być sędzią. Chyba. Kto inny jak nie pan? Oskarża kukułka? A kto będzie bronił? Szukamy bramkarza? Wura! Co? A, tak, 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 tak! Jasne! Okrzyk radości! H-U-R-R-A! Zacznie się wreszcie? A co z tym procesem? Spokój, proszę! Usiądźcie! A teraz proszę wstać. Sąd idzie. Sądzi pan, że coś mi grozi? Trafiają tam złodzieje. Mam więzienie. Tak, cóż. Poproszę pierwszego świadka. Pierwszy świadek? Pani Kukułka. Pani Kukułko, twierdzi pani, że sroka zabrała pani kolię? A niby kto inny? A orientuje się pani, jakie zwierzę ma szczypce i jest na 3 litery? Krab? Sprzeciw, wysoki sądzie! Ale krab ma 4 litery! Ja wiem, ja wiem! To hak! Ryaki... Tak, zgadza się! Spokój, spokój! Każą próżnić polany! Poproszę kolejnego świadka. Panie Misiu, teraz pan... Panie Misiu! Synek, zmień kanał. Jakieś głupoty znowu lecą. Na mecz byś przełączył czy coś. Czyli wszyscy uważacie, że to sroka jest winna? Tak! A pani? Pani Sroko? Co ma na swoją obronę? Ja? Proszę was... Uwierzcie mi na słowo, ja naprawdę nie chciałam niczego ukraść. Ja po prostu jak widzę, że coś błyszczy albo się wyróżnia, to muszę to zabrać i zbadać.
Ciekawość jest ode mnie silniejsza, chęć poznania czegoś nowego, ale jak tylko mi się to znudzi, zostawiam to, bo ja jestem szalenie ciekawska, ale w dobrej wierze. Słowo. Sąd musi to przemyśleć. Przepraszam, przepraszam. Uff, czy zdążyłem przed końcem rozprawy? Chciałem dorzucić swoje 2 grosze, jeśli można. Naturalnie. To ona jest wszystkiemu winna, ciągle nam to robi. To nie może dłużej trwać, aby tak ptak ptakowi? A co takiego panu sroka zabrała? Co? Jaka sroka? Ja mówię o kukułce. Kukułka coś panu zabrała? Przeciwnie. Ciągle podrzuca nam i innym ptakom swoje jaja. Mamy z żoną dowody. Żono, pokaż. Ja nie robię tego specjalnie. Uwierzcie mi na słowo. Ja po prostu jak zniosę jajko, to muszę je komuś podrzucić. Ja nie umiem wychować piskląt. Sąd po rozpatrzeniu sprawy uznał panią srokę za... niewinną. Jak to? Au! Sędzia Kalosz! Sroka nic nie poradzi, że zbiera przedmioty, które ją zainteresują. Tak jak kukułka nic nie poradzi, że podrzuca innym ptakom swoje jaja. No właśnie. One nie potrafią tego zmienić. Niniejszym ogłaszam sprawę za zamkniętą, a srokę za niewinną. Co jest? Nasi gola strzelili? Hurra! Nie musisz mi dziękować. Zakończenie na 5 liter. Mam! Finał! Też się pan cieszy? Co? Nie, tak! Rozwiązałem wreszcie moją krzyżówkę! Hip, hip, hurra!